Drodzy przyjaciele, trwają wakacje, a jest to ten czas, w którym wreszcie możemy, mówiąc kolokwialnie, wrzucić na luz, złapać oddech, nabrać pewnego dystansu do codzienności, zastanowić się nad sensem podejmowanych w życiu wyborów, podziwiać cud stworzenia. To jest ten czas, gdy wreszcie można śmiało podążyć za radą Pana Jezusa z Ewangelii Świętego Marka. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Wypoczynek. Któż go nie lubi? Nie wolno nam go zaniedbywać, bo ma to fatalny wpływ na naszą kondycję duchową, intelektualną i fizyczną, co z kolei przekłada się na jakość życia, pracy, rozwoju duchowego, wykonywania codziennych obowiązków. Trzeba jednak uważać, by wypoczynku nie pomylić z lenistwem, zwłaszcza duchowym. Zachowajmy czujność. Święty Piotr w swym liście ostrzega bowiem: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Idealna to przestroga na ten właśnie okres wakacyjny, bowiem oprócz niezaprzeczalnych walorów, czas ten niesie jednak wiele zagrożeń. Pokus i okazji do grzechu jest jakby więcej. Dlatego właśnie w letnim numerze Przymierza z Maryją pragniemy przestrzec przed konsekwencjami złych wyborów, przed tą straszną rzeczywistością, jaką jest piekło. Pokazujemy też, jak go uniknąć i tutaj z pomocą przychodzą nam artykuły ojca Jana Strumiłowskiego, księdza Bartłomieja Wajdy i Janusza Komendy. Innym, bardzo ważnym tematem, który podejmujemy w tym wydaniu naszego pisma, jest kwestia samobójstw młodych ludzi, który to dramat staje się poważnym problemem społecznym. Debiutująca na naszych łamach Agnieszka Szymańska, doświadczona psycholog z Fundacji Auxilium, wyjaśnia przyczyny i radzi, jak można zapobiegać tej ogromnej tragedii. 1 sierpnia cała Polska wspomina kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Mało kto jednak pamięta o tym, że tego samego dnia, tylko rok wcześniej, w roku 1943, w odległym zakątku okupowanej Polski wydarzyła się inna historia bohaterstwa, męczeństwa Polaków, która powiększyła grono polskich błogosławionych aż o 11 osób. O chwalebnym męczeństwie Nazaretanek z Nowogródka, leżącego dziś w granicach Białorusi, pisze Marcin Więckowski. O innym męczenniku, patronie polityków i rządzących, byłym kanclerzu królewskim, świętym Tomaszu Morusie, traktuje artykuł redaktora Adama Kowalika w dziale Święte Wzory. Z kolei w słowie kapłana ksiądz Adam z duszpasterską troską zastanawia się, czy każdy święty musi być zawsze uśmiechnięty i wesoły. Oczywiście, na tym nie wyczerpaliśmy tematyki 131 numeru Przymierza z Maryją. Zapraszam także do zapoznania się z cudami świętego Antoniego Padewskiego, zachętą do praktykowania cnoty wytrwałości, a także z niezwykłym wizerunkiem Matki Bożej z Zadrutów, który powstał w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Zachęcam także do odwiedzenia strony internetowej www.przymierzezmarią.pl, na której udostępniliśmy wiele artykułów z numerów archiwalnych. Jesteśmy także na Facebooku. Drodzy przyjaciele, jak na pewno już wiecie, od kilkunastu miesięcy równolegle z Przymierzem z Maryją ukazuje się pismo Przymierze z Maryją dla przyjaciół. Jest ono skierowane do grupy przyjaciół Przymierza z Maryją, którzy zgłosili szczególną chęć rozwoju naszego periodyku. Właśnie ukazał się nowy, 10. już numer tego dwumiesięcznika. W tym wydaniu debiutujący na naszych łamach Tomasz Kucharski zabiera nas w podróż do Francji, przybliżając w swym artykule rzeczywistość tamtejszego kościoła. Ksiądz profesor Piotr Łabuda przedstawia historyczne tło Starego Testamentu, a w wędrówce przez historię kościoła redaktor naczelny Przymierza z Maryją dla przyjaciół Adam Kowalik opisuje rozwój życia monastycznego na Zachodzie. Nadmienię jeszcze, że w tym numerze naszego pisma po raz pierwszy prezentujemy świadectwo jednego z przyjaciół Przymierza z Maryją. Zapraszam do lektury, a wszystkich zainteresowanych wspólnotą przyjaciół Przymierza z Maryją zapraszam na stronę internetową www.przyjacieleprzymierzazmarią.pl. Szczęść Boże!